dobry, nazywam się Michał Smoleń, noszę ksywę Rince Wing BPM i występuję tutaj jako przewodniczący konkursu, przewodniczący kapituły konkursu Najlepszy scenariusz do gry fabularnej Quentin, którego tegoroczna edycja właśnie się zakończyła. Quentin to konkurs o długiej tradycji, to już była edycja 13. Jest to konkurs na scenariusz do dowolnej gry fabularnej, liczając to systemy autorskie. O bardzo luźnych zasadach. Przyjmujemy pracę dowolnej długości, przyjmujemy pracę w dowolnej formie. W tym roku edycja zakończyła się sporym sukcesem, ponieważ przyszło aż 15 prac, czyli jest to postęp w stosunku do poprzedniego roku, kiedy prac było tylko 8. Systemem, który był najbardziej popularny wśród prac był Wolfsung, do którego przyszły 3 prace. I poza tym były także prace do Warhammera, do Savage Worlds, do Evernighta, do Monastyru w klimatach samurajskich, a także kilka jeszcze dziwniejszych wynalazków, a także do settingów autorskich. I rzeczywiście w tym roku rywalizacja była bardzo wyrównana. Było wiele prac, które przypadły do gustu członkom kapituły i zarówno rywalizacja o finał, jak i o samo zwycięstwo rzeczywiście była bardzo zacięta. Tak, mogę już podać wyniki, więc finalistą został Karol Woźniczak, autor pracy Utracone dziedzictwo. Drugie wyróżnienie zdobyły ex aequo dwie prace, Ruiny Wolfenburga autorstwa Jana Jęcza oraz praca Wszyscy moi oszukani Kamila Sobierajskiego. Pierwsze wyróżnienie zdobyła praca La Révolution Pawła Bogdaszewskiego, a Quentina 2011 zdobył Mateusz Craven Wielgosz i Mateusz Inkwizytor Budziakowski, autorzy pracy przeznaczonej do settingu autorskiego opartego na legendzie pięciu kręgów. Praca nosi tytuł 1000 lat ciemności. Wśród sponsorów nagród znalazł się Konwent Awangarda, a także Kuźnia Gier, wydawnictwo Galmadrin oraz wydawnictwo Gramel. Już w przeciągu miesiąca czy dwóch prace znajdą się na stronie i wszyscy będą się mogli z nimi zapoznać, także zapraszamy zarówno do uczestnictwa w przyszłym roku, jak i do czytania i korzystania z prac zamieszczonych na stronie. Zwycięzcą tegorocznego Quentina jest praca 1000 lat ciemności, autor i jej autorami są Craven i... Jest! Zajebiście! Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę bardzo ciężko było napisać ten scenariusz. Myślę, że wspólna praca nas obu... Wspólna praca nas obu doczekała się wspaniałego docenienia przez jurorów. I na pewno obaj będziemy w przyszłym roku uczestniczyć w tym konkursie. Jeszcze raz bardzo proszę Was o brawa, bo ja jestem zajebisty, a oni jeszcze bardziej. No, brawa! Bardzo Wam dziękuję.